Dobry wieczór Państwu, Paulina Bilińska. Witam i zapraszam na program Republika Wieczór. Sprawdźmy, co dzisiaj w programie. Dzięki Adamowi Glapińskiemu i Radzie Polityki Pieniężnej inflacja w Polsce spadła w ciągu roku z ponad 18 do niespełna 3%. Wszystko przy minimalnym bezrobociu i zachowaniu realnych dochodów obywateli. Koalicji 13 grudnia te osiągnięcia najwyraźniej się nie podobają. Właśnie przygotowali wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Politycy i obserwatorzy zastanawiają się, czy to próba odwrócenia uwagi od niepowodzeń rządu, czy może początek drogi do wejścia Polski do strefy euro. Polscy rolnicy się nie poddają. Żądają rezygnacji z Zielonego Ładu i zahamowania importu zbóż i innych produktów rolnych z Ukrainy. Rząd Tuska ma problem, bo takich protestów społecznych nie było w Polsce od lat. Rolnicy są zdeterminowani także dlatego, że wiedzą o poparciu większości Polaków dla ich postulatów. Mamy kolejny sondaż, w którym Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Koalicję Obywatelską. Dopiero czwarty wynik w nim osiąga trzecia droga. Wygląda na to, że wyborcy już się przekonali, że 100 konkretów to były przedwyborcze bajki dla naiwnych. Większość sejmowa właśnie wyrzuciła do kosza swój największy przedwyborczy postulat – zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Upolitycznienie, osłabienie wartości złotego i skupowanie obligacji. To oficjalne argumenty uzasadniające wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Adama Glapińskiego, przed Trybunałem Stanu. Nieoficjalnie kłopotliwe jest właśnie umocnienie wartości złotego względem euro w czasie kryzysu i polityczne igrzyska. Czy wniosek o odwołanie szefa Polskiego Banku Centralnego ma merytoryczne uzasadnienie? Dziś sprawdzam, mówi Edyta Hołdyńska. Prezes Narodowego Banku Polskiego, podobnie jak szef każdego banku centralnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jest szczególnie chroniony. Chodzi tu o politykę fiskalną, o bezpieczeństwo i stabilizację właśnie wewnątrz danego kraju członkowskiego. Ale postawienie przed Trybunałem Stanu każdego polityka, ale także urzędnika, wysokiego urzędnika w państwie polskim jest teoretycznie możliwe. I taki wniosek składa Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, rząd Donalda Tuska, który zapowiadał, że wywiezie prezes NBP z Banku Centralnego. Czy jest to możliwe i jakie konkretnie są powody wpisane we wniosku? Dzisiaj sprawdzam. I nie trzeba będzie ustawy. Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP-u. I ja to zrobię, ja to wam gwarantuję. Jako że nie udało się wyprowadzić prezesa Adama Glapińskiego z budynku, grupa posłów koalicji rządzącej złożyła wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Oficjalne powody? Między innymi skup obligacji Skarbu Państwa. W trakcie pandemii była taka sytuacja, kiedy gospodarka była w bardzo głębokiej recesji. Mieliśmy bardzo duży spadek PKB w drugim kwartale i należało tę gospodarkę ratować. Wówczas NBP zdecydował o skupie aktywów. To była pierwsza tego rodzaju decyzja w przypadku Polskiego Banku Centralnego, a podejmowana wcześniej przez banki centralne innych krajów. Największą przewiną prezesa Glapińskiego jest to, że nie przyspiesza wprowadzenie w euro w Polsce. Obligacje, szczególnie rządowe, są standardową procedurą tak zwanych operacji otwartego rynku, który jest elementem polityki pieniężnej. Do tego rządzący zarzucają prezesowi NBP upolitycznienie, wypłacanie pracownikom nagród czy obniżenie wartości złotego. Efekt jest taki, że złotówka po tych działaniach umocniła się na przykład względem euro, a inflacja jest poniżej 3 punktów. Jedną z najważniejszych gwarancji niezależności Banku Centralnego jest ochrona stabilności mandatu jego prezesa, powoływanego na prawnie określoną kadencję. To jest kwestia bezpieczeństwa portfeli Polaków, stabilności złotówki. To jest kwestia inwestorów, którzy po prostu mogą zwyczajnie nie być zainteresowani wejściem na rynek w Polsce w związku z niestabilną sytuacją finansową. Zgodnie z artykułem 14 ust. 2 Statutu Europejskich Banków Centralnych, prezes Banku Centralnego może zostać zwolniony z urzędu wyłącznie wówczas, gdy nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji lub dopuścił się poważnego uchybienia. Bardzo ważna jest niezależność Banku Centralnego. Czy tak było za poprzednich rządów PO? Mamy oczywiście tę pieprzoną Radę Polityki Pieniężnej, ale jesteśmy w stanie z nią zagrać.
Ale wtedy moim warunkiem, excusez moi, jest dymisja ministra finansów. Dlaczego teraz premierowi tak bardzo zależy na odwołaniu prezesa organu, który powinien być niezależny? Zobowiązaniem Tuska wobec Berlina, Brukseli i Paryża jest wprowadzenie Polski do strefy euro. Ale parlamentarzyści znajdują też inne powody. Glapiński odpowiada za druk pieniądza. One są tak pospiesznie i niechlujnie drukowane, że one są niezgodne z wzorcem. Tylko czy można powiedzieć, że argumenty są merytorycznie uzasadnione? Polityczne de facto działanie, które ma na celu zaspokojenie jakąś część elektoratów obecnej rządzącej koalicji, będzie miało daleko posunięte skutki. Czy prezesa Banku Centralnego można odwołać z pobudek politycznych? Nie można prezesa jednego banku potraktować inaczej, prezesa innego banku, tegoż samego systemu, w inny sposób. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. O ataku na prezesa Narodowego Banku Polskiego w programie Danuty Choleckiej gość dzisiaj rozmawiali Paulina Matysiak z Lewicy Razem i Daniel Milewski z Prawa i Sprawiedliwości. Okazuje się, że wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu nie popiera partia Razem wchodząca w skład klubu Lewicy. Czy odwoływanie prezesa najważniejszej instytucji finansowej w Polsce jest dobrym pomysłem? Ja osobiście uważam, że nie i też pod tym wnioskiem się nie podpisałam. Nie będę głosowała za tym odwołaniem, podobnie jak posłowie, posłanki partii Razem. Można mieć wiele obiekcji do pracy pana Glapińskiego, natomiast to nie są takie zarzuty, które miałyby go stawiać przed Trybunałem Stanu, a dodajmy, że to jest tematem tego wniosku i o to w ogóle w tym wniosku chodzi. My wielokrotnie też krytykowaliśmy Adama Glapińskiego, na przykład za podnoszenie stóp procentowych. To odbijało się dużym rykoszetem na Polakach, tych, którzy płacili kredyty, bo wiadomo, że podnoszenie stóp procentowych wiązało się ze zmianami w WIBOR-ze. Ten z kolei wskaźnik miał wpływ ale na ceny kredytów. Ale nie krytykowali, że za mało podnosił. Nie. W sensie w ogóle my uważaliśmy i też uważamy i zresztą czas to pokazał, że to podnoszenie nie było potrzebne. Oczywiście liberałowie krzyczeli wtedy głośno, że że podnoszenie za późno i za mało powinno być jeszcze bardziej radykalnie podniesione. To naprawdę już to zostawmy, bo nie wiadomo, co by się zadziało z tymi kredytami i to uderzenie po kieszeni polskich rodzin byłoby jeszcze mocniejsze. Natomiast absolutnie to nie są tak naprawdę kwestie, które miałoby stawiać Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ja osobiście uważam, że ten temat jest wywołany po to, żeby być może przykrywać jakieś inne tematy, po to, by wzmacniać polaryzację. Mamy chyba wybory dobry kierunek. Mamy wybory samorządowe i tak naprawdę temu to służy, na pewno nie takiemu uczciwemu rozliczeniu za swoje czyny. Zacznijmy od tego, trochę że cynizmu, no. To jest kolejny przykład prawniczej partyzantki, a może można powiedzieć wprost po prostu partactwa prawniczego, dlatego że prezes Narodowego Banku Polskiego jest nie tylko prezesem NBP. On jako prezes NBP jest członkiem zarządu NBP i członkiem Rady Polityki Pieniężnej. I jakby mieszanie tych funkcji ze sobą, a to mamy de facto jakby mieszanie efektów pracy na tych poszczególnych, w tych poszczególnych rolach, mamy w tym wniosku, który ekipa Tuska próbuje złożyć, to myślę, pani, że złoży. Pani poseł zasugerowała. Bo 115 posłów. Pani poseł zasugerowała, że pewnie jest to przykrywka. No oczywiście, że jest to przykrywka. No przykrywka dla kompromitacji, jaką dla rządu Donalda Tuska jest. Dobrze, panie pośle, ile ta przykrywka, to ja zapytam inaczej. Nie zrealizowanie. Zgadzamy się, że przykrywka. 100 konkretów w zasadzie. O 100 konkretach za moment, ale czy ta przykrywka nie będzie nas za dużo kosztowała? To jest moje pytanie. No i teraz jakby. Jako państwo. Chciałem się od tego odbić do spraw absolutnie bardzo poważnych. Dlatego, że po pierwsze jest to kolejny przykład realizacja prawdziwych zapowiedzi Donalda Tuska, czyli tego, że będą chodzili silni panowie. My tych silnych panów widzieliśmy na przykład w telewizji publicznej, a przypomnę, że w przypadku pana prezesa Glapińskiego tam wprost była mowa o silnych panach. Wprost mówił, że to właśnie po prezesa Glapińskiego ci silni panowie w zapowiedzi Donalda Tuska mieli pójść. Czyli no po prostu robienie z państwa, naszego państwa, Polski, prywatnego folwarku Tuska. To jest jedna sfera. Ale druga to oczywiście zamach na złotówkę. No dla wielu jest oczywistym, że rozmontowanie niezależnego Donalda Tuska
prezesa zarządu Rady Polityki Pieniężnej ma być furtką do wprowadzenia w Polsce euro, po to, żeby nikt nie stał na drodze do tego, aby złotówkę zastąpić. Tak mówi wielu ekspertów. Protesty rolników się nie kończą i nie skończą, dopóki rząd nie spełni ich postulatów, a te są niezmienne. Sprzeciw wobec importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, które zalewają nasz rynek, ale też z Rosji. Te docierają do nas przez Białoruś. Zielony Ład do kosza. Jak mówią rolnicy, jeśli te postulaty nie zostaną spełnione, polskie gospodarstwa upadną. Na jednym z takich protestów przy drodze A1 pod Piotrkowem Trybunalskim był nasz reporter Łukasz Żmuda. Nie ma żadnego porozumienia, protest trwa do skutku. Tak mówią rolnicy, również tutaj, na autostradzie A1. Nie interesują nas żadne tam rozgrywki partyjne u góry. Po prostu chcemy zadbać tutaj o swoje interesy, o interesy w ogóle całego rolnictwa. No i to jest po prostu interes nasz, narodowy, ogólnopolski, bo to jest bezpieczeństwo żywnościowe. Odziedziczyliśmy te ziemie przecież po dziadkach, po rodzicach i my nie chcemy tego tak łatwo oddać teraz. Nie damy się po prostu wywłaszczyć. Protestujący rolnicy mają jasne postulaty, jednak prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski twierdzi, że są one tak ogólne, że trudno mu się do nich odnieść. Ja bym apelował do rolników o pewne zrozumienie i jasne sformułowanie swoich postulatów, dlatego że większość tych postulatów wygląda na to, że jest po prostu spełniona. Rolnicy praktycznie przy każdej okazji przypominają, o co chodzi w ich proteście. Wstrzymanie niekontrolowanego importu towarów rolno-spożywczych i przywrócenie ceł, które zniosła Unia Europejska oraz wstrzymanie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest m.in. likwidacja rodzinnych gospodarstw rolnych, a nawet ich upadek. To są towary niskiej jakości, ale powiedzmy sobie szczerze, że tu też nie chodzi o tą jakość, tylko tu chodzi o całokształt tego, że my pod pretekstem wojny pomagamy oligarchom ukraińskim, powiedzmy może nie ukraińskim, europejskim oligarchom, którzy wykupili praktycznie 90% Ukrainy i tam robią swoje biznesy. Zielony Ład to jest bardzo szerokie pojęcie, bo on dotyczy praktycznie każdego mieszkańca Polski. W tej chwili rolnicy bardzo mocno się sprzeciwiają rozwiązaniom Zielonego Ładu, które dotyczą rolnictwa, ale my też zwracamy uwagę mieszkańcom Polski, żeby się interesowali, co to jest Zielony Ład i w którym momencie nas wszystkich będzie dotyczył. Związkowcy przypominają, że nie ma żadnego porozumienia, wbrew temu, co twierdzi wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Szef Rolniczej Solidarności mówi co najwyżej o woli do dalszych rozmów. Rozmowy wieszące tak naprawdę do niczego nie doprowadziły. Nie ma żadnych porozumień, o których tak głośno się mówi. Jedynie jest pewien komunikat, pewne uzgodnienia, które są pewną nową drogą do otwarcia, prawda, się strony rządowej na to, co my mówimy. W środę rolnicy zaostrzyli swój protest, blokując dojazdy do miast wojewódzkich i części miast powiatowych. Łącznie zablokowano prawie 600 dróg, a to nie koniec. Protest będzie trwał, mimo zapowiedzianych w ubiegły piątek zmian w Zielonym Ładzie. Komisja Europejska zaproponowała m.in. zniesienie ugorowania 4% gruntów ornych. To jednak tylko promil oczekiwań rolników w związku z Zielonym Ładem. Jeżeli chodzi o ugorowanie, chcemy poznać szczegóły, bo w tej chwili to są ogólniki. Jak będziemy znać szczegóły, to będziemy wtedy mogli się do tego odnieść, bo nie do końca rozumiemy, co to znaczy dobrowolnie. Powiem tak szczerze, 10 lat temu, jak wracałem za granicę do Polski, to czułem to, że wjeżdżam do normalnego kraju. Teraz już się wszystko pozmieniało. Jesteśmy już przyjęci przez Unię Europejską, która dyktuje nam swoje prawa, swoje warunki, na które naprawdę nie możemy się zgodzić. Zwykle wiosną ceny zbóż są wyższe, ale teraz, kiedy polski rynek pęka w szwach od ukraińskiego zboża, ceny są na poziomie kilkukrotnie niższym niż realna wartość zboża. Zachowuje się bardzo dziwnie, tak jakby był sterowany gdzieś u góry. Manipulowana jest ta cena. Jest ona po prostu bardzo niska. Tak, jest bardzo niska, tak jakby ktoś na górze po prostu ten rynek się zrobił. Świat zrobił się bardzo mały, jest teraz globalizacja i my nie możemy konkurować właśnie z tymi dużymi firmami, bo po prostu nasze gospodarstwa stały się, nie są dla nich po prostu partnerem w ogóle do handlu. Rolnicy nie ustąpią i zapowiadają, że będą protestować, dopóki rząd nie spełni ich postulatów. Za Jedynki w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, Łukasz Żmuda, Telewizja Republika.
O sytuacji w rolnictwie i prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim, który powiedział, że nie rozumie, dlaczego rolnicy dalej protestują, rozmawiali goście programu W Punkt Katarzyny Gujskiej. Pan prezydent Trzaskowski mówi, że on apeluje do rolników, by sprecyzowali, o co im chodzi. Czyli pan prezydent Trzaskowski chce powiedzieć, że tak naprawdę ludzie, po co wy tam na tych, na tych drogach stoicie, w zasadzie nie wiadomo, prezydent Trzaskowski to niech chodzi na debaty przede wszystkim prezydenckie, bo mam wrażenie, że unika jakichkolwiek debat prezydenckich, niech się zajmie swoją kampanią wyborczą i mam wrażenie, że też nie ma czasu na to, aby właśnie posłuchać rolników. Rolnicy mówią bardzo precyzyjnie, czego oczekują. Są to bardzo realne oczekiwania związane z embargiem na produkty rolno-spożywcze zza wschodniej granicy, nie tylko z Ukrainy, ale także z Rosji, chociażby, czy z Białorusi. I są też przeciwni wprowadzaniu polityki Zielonego Ładu. To, co na pewno jest faktem, to to, że on albo nie rozumie, albo nie chce rozumieć potrzeb zwykłych ludzi, rolników, mieszkańców wsi, mieszkańców mniejszych miejscowości, co zresztą źle o nim świadczy, jako i byłym, i być może przyszłym kandydatem na prezydenta ze strony Platformy Obywatelskiej. Ja myślę, że to są lekceważące słowa i one są niepotrzebne. Bo tak naprawdę to te protesty, czy w ogóle dyskusja, którą prowadzimy o rolnictwie w przypadku tych protestów, to jest generalnie dyskusja dotycząca przyszłości produkcji żywności w Unii Europejskiej na takim najogólniejszym poziomie. I wydaje mi się, że tutaj jakby jest dosyć istotne, żeby ta dyskusja, w tej dyskusji brali udział wszyscy, że tak powiem, zainteresowani, w tym oczywiście rolnicy. Tak samo jak w przypadku transformacji energetycznej, w oczywisty sposób, nie wiem, od pewnych sposobów, jeżeli chodzi o paliwo energetyczne, trzeba odejść od pewnych surowców, no ale też trzeba to robić z głową i trzeba to robić w sposób, który w przypadku transformacji energetycznej zadba. No właśnie, zadba to ja pana posła Zbigniewa... Ja bym bardzo chciał, żeby rolnicy też byli częścią tej rozmowy, no bo to jest pytanie dotyczące tego, skąd w Unii Europejskiej będzie się brała żywność. Czy my ją będziemy produkować w Europie, czy będziemy ją importować? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o słowa pana prezydenta Trzaskowskiego, to wydaje mi się, że one oddają nastroje, jakie panują w kierownictwie Platformy, bo rozumiem, że pan prezydent Trzaskowski na poziomie tego kierownictwa często spotyka się ze swoimi kolegami. A potwierdzeniem tego stanu świadomości kierownictwa Platformy są między innymi takie wypowiedzi dotyczące jakości sprzętu, jakim rolnicy wyjechali na ulicę. Ja słyszałem i czytałem, jak czołówka Platformy mówiła, że skoro rolnicy pojawiają się ze sprzętem klasy Mercedesa na ulicach, to tak naprawdę nie bardzo wiadomo właśnie, o co im chodzi. Skoro ich stać na taki sprzęt, to nie powinni protestować. Ale panie redaktor, żebyśmy zbliżyli się do realiów, to nie ulega wątpliwości, że rolników na ulicę, na drogi, na granicę wypędził dramat dochodowy. Takim wyznacznikiem tego, co dzieje się w rolnictwie, jest cena zboża, cena pszenicy. Ja tylko przypomnę, pani redaktor, że w tamtym roku, wtedy kiedy rządziło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, te ceny pszenicy wynosiły 1100 zł za tonę. I wtedy my zdecydowaliśmy się, bo były także protesty, presja, zdecydowaliśmy się na dopłaty do sprzedaży pszenicy rzędu 300 zł do tony. W tym roku cena pszenicy wynosi 700 zł, nawet poniżej tej wartości, czyli jest o połowę niższa. I nikt nie mówi o żadnych dopłatach. Rząd nie zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na pomoc publiczną, więc nawet gdyby rolnikom ją obiecał, to ona może przyjść za parę miesięcy, bo ta procedura zgody na pomoc publiczną jest niestety długotrwała. I to pokazuje dramatyzm sytuacji. Dlatego rolnicy, ponieważ wie pani, gospodarstwa są coraz większe, coraz częściej działają w oparciu o kredyt, więc oczywiście raty trzeba spłacać nawet za ten sprzęt, bo on jest często leasingowany. No właśnie, bo to o tym też mówią rolnicy i właśnie dochody, to jest narzędzie pracy. Miało być 100 konkretów na 100 dni, tymczasem spełniono zaledwie 8 i to nie te kluczowe, jak kwota wolna od podatku czy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców.
Poziom ich realizacji ma odzwierciedlenie w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. Prawo i Sprawiedliwość wyprzedziło Koalicję Obywatelską, a na trzecim miejscu Konfederacja, która z kolei wyprzedza Trzecią Drogę. Wyraźnie widać, że walka o sejmiki wojewódzkie w zbliżających się wyborach będzie niezwykle zacięta. Prawo i Sprawiedliwość 29,8%. Koalicja Obywatelska 28,1%. Konfederacja 8,5%. Trzecia Droga 7,9%. Lewica 7,8%. Słabe sondaże dla partii rządzących są spowodowane Zielonym Ładem forsowanym przez te formacje i protestami rolników, mówi publicysta Daniel Sawicki, który był gościem naszej stacji. Tusk siedzi w Polsce, kombinuje tylko, jak dotrwać do wyborów samorządowych i osiągnąć dobry wynik, ale to się nie uda, bo widzimy już, jak wyglądają sondaże, a one są spowodowane między innymi niezadowoleniem z tego, w jaki sposób ta sytuacja w rolnictwie nabrzmiewa. Przecież wiemy, że blisko 80% Polaków popiera te protesty. Ludzie widzą, dotarło już do obywateli polskich, jak ta sytuacja również wygląda w Europie, bo to nie jest błąd jakiś poprzedni ekipy, który doprowadził do tego, co się dzieje, bo ta ekipa PiSu nie rządziła, w Hiszpanii, w Brukseli, w Niemczech czy w innych krajach europejskich, więc to wszystko spada na rządy eurokratów. A eurokraci, to przypomnę, to jest grupa EPP rządząca razem z liberałami i komunistami, więc to jest grupa Webera i Tuska. Tutaj nie dajmy się ogłupić, nie dajmy się oszukać po prostu. Rolnicy cały czas są mamieni, oszukiwani. Jest taka próba takiej wojny podjazdowej i wykonania takiej wolty, żeby oni zeszli z tych dróg przynajmniej na jakiś czas. Nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł. Po 100 dniach bezczynności Koalicji Obywatelskiej, która taką właśnie zmianę obiecywała przed wyborami, z pomocą ruszyła opozycyjna Konfederacja. Jej gotowy projekt ustawy o kwocie wolnej od podatku trafił jednak do kosza. To była flagowa obietnica wyborcza Donalda Tuska. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 000 zł. Ale projekt ustawy w tej sprawie złożyła Konfederacja. Chciałem się zwrócić do pana premiera, ale go tu nie ma. Idzie wam tak kiepsko z tymi 100 konkretami, że Konfederacja chciała właśnie pomóc. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm większością głosów odrzucił jednak propozycję podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł. Na pewno nie jestem zadowolona z tego, tak? Bo zawsze obiecują, a wiadomo jak wychodzi. No bo to jest kiełbasa wyborcza, żeby na nich zagłosować. No bo jakby bardzo często jest tak, że zapomniane są obietnice wyborcze, które są na początku wyborów, potem mija 4 lata, już zdążyliśmy zapomnieć o tym, że ktoś coś obiecał, tego nie zrobił, no i głosujemy na kolejną kiełbasę wyborczą. Przeciw podniesieniu kwoty wolnej od podatku, a więc przeciw spełnieniu własnej obietnicy, zagłosowali m.in. posłowie Koalicji Obywatelskiej. Jestem z Koalicji Obywatelskiej i wiem, że zrobimy to wtedy, kiedy naprawimy budżet, który żeście tak rozwalili, że tego się nikt nie spodziewał. Jestem z Koalicji Obywatelskiej, a więc w życiu nie zagłosuję za ustawą Konfederacji. 8 innych projektów z listy niespełnionych obietnic Koalicji Obywatelskiej złożyło też Prawo i Sprawiedliwość. Dziś Donald Tusk jest nieobecny, a chciałem właśnie się zwrócić do Donalda Tuska z pytaniem, gdzie są zrealizowane konkrety. Gdzie jest zrealizowane 100 konkretów, które obiecywał Donald Tusk? Proszę Państwa, to nie 100 konkretów, tylko 100 kłamstw. Jednym z nich jest ustawa o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Zakłada, że właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych mogliby zrezygnować z ubezpieczenia społecznego. Koalicja 13 grudnia, wbrew przedwyborczym obietnicom, proponuje, aby ZUS był obowiązkowy 11 razy w roku. Nie takie były deklaracje wyborcze. Deklaracja wyborcza PSL-u, ale także innych ugrupowań tworzących tę większościową koalicję była taka, że wszystkie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą miały prawo wyboru. Płacą składkę ZUS-owską, czy też jej nie płacą. Dziś liderzy Trzeciej Drogi woleliby o tamtych obietnicach zapomnieć. Nikt nigdy formalnie w Trzeciej Drodze, zawierając koalicję, nie obiecywał nikomu dobrowolnego całkowicie ZUS-u. Dlatego, że to nie jest dobry pomysł. Czyżby? To słowa drugiego lidera Trzeciej Drogi, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
bardzo dobrym pomysłem, którym jest naszym pomysłem, naszym autorskim pomysłem, jest pomysł dobrowolnego ZUS-u i to się cieszy taką dobrym odbiorem. Dobrym odbiorem wśród wyborców cieszyły się też inne obietnice. Kredyt 0%, 0% VAT na bilety komunikacji miejskiej, czy paliwo po 5,19 za litr. Ludzie w Polsce będą mieli więcej w kieszeni, będzie taniej w polskich sklepach, i będzie lepiej w każdym polskim domu. 100 dni minęło. Konkrety zamieniły się w przenośnie. Jeśli z czegoś chciałbym się wytłumaczyć, to z tego, że nie udało się przekonać wystarczająco dużej ilości wyborców 15 października, tak żeby dostać wszystkie instrumenty do ręki. To jest najtrudniejsza rzecz dla Tuska i dla Koalicji Obywatelskiej, bo się trzeba rozliczyć właśnie z konkretów, podczas gdy oni... Jedynym konkretem, z jakiego się wywiązują i to z nawiązką, to jest walka z PiS-em. Koalicja 13 grudnia zapewnia, że w ministerstwach trwają prace nad wszystkimi obietnicami z listy 100 konkretów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, organizując kontrole poselskie. O ich wynikach mają poinformować jeszcze w tym tygodniu. O niezrealizowanym postulacie zwiększenia kwoty wolnej rozmawiali w programie W Punkt goście Katarzyny Gujskiej. Natomiast jeśli chodzi o kwotę wolną, no to ja liczyłem na to, że mimo wszystko, że skoro mamy ten projekt, no jesteśmy w stanie go przeprocedować nawet w ciągu jednego dnia, no bo tyle, 100 dni, mijało. Wczoraj właśnie, się pan nie urodził i pan doskonale wie, że skoro nie został zgłoszony przez pana premiera Tuska i przez koalicję rządzącą, to dlatego, że po prostu oni zagłosowali zagłosowali za przekazaniem do komisji i oczywiście zrobili wybieg, który jest bardzo znany w historii parlamentaryzmu, czyli przeniesienie ustawy z dużej zamrażarki marszałkowskiej do malutkiej zamrażarki komisyjnej. I teraz w komisji sejmowej będziemy mieli po prostu, ona zostanie odłożona na wieczne nigdy. Nawet nie chciano przegłosować naszego postulatu, żeby komisja miała obowiązek ale w ciągu 30 dni. Znamy. To jak przedłożyć sprawozdanie. Dlaczego? No bo prawda jest taka, że po prostu Donald Tusk w kampanii ordynarnie kłamał. To były postulaty, które miały przyciągnąć wyborców Konfederacji do Koalicji Obywatelskiej. On tutaj chciał pokazać, że przelicytował nawet naszą propozycję dotyczącą podatków, uproszczenia i obniżenia podatków. Mówiąc o kwocie wolnej na poziomie 60 tysięcy, przyklasnęliśmy tylko i wyłącznie do tego, że to jest dobry pomysł. Obniżanie podatków jest dobre w tym wypadku i co więcej, miało nawet ulżyć między innymi na przykład emerytom, bo tak Donald Tusk mówił o tym, że emeryt dzięki temu będzie miał większą emeryturę, bo będzie ta kwota większa od wolna od podatku. Ale to zdaje się, i nagle okazuje się pojawiło. Dokładnie tak. I okazuje się, że generalnie tak naprawdę nie ma. Jeżeli chodzi o ocenę taką też polityczną tych działań, no to absolutnie trzeba się podpisać pod tym stwierdzeniem, że to nie było 100 konkretów, tylko rzeczywiście 100 obietnic bez pokrycia. Pan premier Tusk na spotkaniu ostatnim Platformy Obywatelskiej Kierownictwa pozwolił sobie na chwilę prawdy i powiedział, że jeżeli się nie dogadamy, to jak prawica wróci do władzy, to wszyscy pójdziecie do więzienia. I no, prawda, bo rzeczywiście sporo mają... Ja tylko uściśle, że pan z partii razem nie jest posłem i prawdopodobnie dlatego się nie zna na pracy poselskiej. Tak, a mnie się przypomina to takie nagranie sprzed bardzo, bardzo wielu lat socjalistycznego premiera Węgier, który potem przegrał z Kretesem i do dzisiaj rządzi tam prawica, jak właśnie opowiadał również na zamkniętym posiedzeniu, że kłamali rano, kłamali w południe i kłamali wieczorem. I jak najbardziej... Można te słowa przypisać Donaldowi Tuskowi. Dziś dobiegła końca trzydniowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Słowenii. Podczas spotkania z prezydent Słowenii Nataszą Pirc-Musar poruszono m.in. kwestię podniesienia wydatków na obronność i współpracę w ramach Trójmorza. Z kolei dziś prezydent uczestniczył w polsko-słoweńskim forum cyfrowym w Planicy. Na miejscu był nasz reporter Michał Gwardyński.
Prezydent Andrzej Duda zakończył trzydniową wizytę dyplomatyczną w Republice Słowenii. W jej trakcie spotkał się m.in. z panią prezydent Republiki Nataszą Pirc-Musar, a także premierem Robertem Golobem. Tematami rozmów były kwestie związane z cyberbezpieczeństwem oraz wydatkami na obronność w państwach inicjatywy Trójmorza. Poruszano również kwestie dotyczące integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich. Polska jest zainteresowana w partycypowaniu w wielu sektorach słoweńskiej gospodarki, takich jak cyfryzacja, komunikacja, logistyka czy transport. Z radością przyjmuję fakt, że Słowenia coraz częściej jest kluczowym partnerem polskich przedsiębiorców lub pośrednikiem w kontaktach z innymi krajami. Równocześnie Polska z nadzieją patrzy na coraz większą liczbę słoweńskich inwestycji w naszym kraju. Zachęcamy słoweński biznes do korzystania z możliwości, jakie dają nasze specjalne strefy inwestycyjne. Dzisiaj po zakończeniu oficjalnej części polsko-słoweńskiego forum biznesowego prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda w towarzystwie pani prezydent Republiki Słowenii odznaczył słoweńskiego skoczka narciarskiego Andrzeja Laniszka. To odznaczenie było wyrazem wdzięczności za postawę fair play, jaką Andrzej Laniszek wykazał się w zeszłym sezonie względem polskiego skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego. Z Planicy Michał Gwardyński, Telewizja Republika. Prezydent Andrzej Duda powtórzył, że nie zamierza odwoływać żadnych ambasadorów. Głowa państwa przypomniała, że bez jego zgody nie da się tego zrobić. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że wciąż nie wpłynął do niego wniosek w sprawie odwołania ambasadorów. Tydzień temu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uruchomił procedurę zakończenia misji kilkudziesięciu polskich dyplomatów. Żaden taki wniosek o odwołanie jakiejś większej liczby ambasadorów formalnie do mnie nie wpłynął. Mogę z góry zapowiedzieć, że ja żadnej takiej pochopnej decyzji absolutnie nie podejmę. Prezydent przypomniał też, że ambasadorów nie można odwoływać bez jego zgody. Sprawdźmy teraz, co czeka nas w drugiej części programu. Polska 2050 chce dwóch handlowych niedziel w miesiącu, ale na razie nie ma na to zgody nawet w rządzącej koalicji. Koniec zimy. Dziś pierwszy dzień wiosny. Nasz reporter szukał jej na warszawskich ulicach. Polska 2050 przedstawiła projekt ustawy, który zakłada powrót do handlu w niedzielę. Pracujące miałyby być dwie niedziele w miesiącu. Do jego poparcia zachęcani będą rządowi koalicjanci. Zdaniem posłów partii to rozwiązanie niesie ze sobą szereg korzyści dla pracodawców, pracowników i klientów. Odmienne zdanie mają przedstawiciele Solidarności, którzy walczyli o wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę. Ten projekt ustawy przywracający dwie niedziele handlowe w miesiącu. Przypomnę, było to nasze zobowiązanie wyborcze. Co więcej, chcę zwrócić uwagę na to, że jest tego swojego rodzaju kompromis pomiędzy pełną liberalizacją handlu, a obecnym zakazem. Chcę zwrócić uwagę na to, że zadbaliśmy o pracowników handlu i w tej nowelizacji proponujemy podwójne wynagrodzenie w pracę tę niedzielę handlową. To korporacje zabiegały o to, żeby wprowadzić handlowe niedziele i w tej chwili no, można powiedzieć, że te życzenie korporacji międzynarodowych zostaje spełnione przez ten rząd, przez koalicję 13 grudnia. To jest przykre, że działa się przeciwko pracownikom, bo pracownicy nie wierzą w żadne dodatki za niedzielę, a po drugie nie można stworzyć niedzielnego niewolnika. W tygodniu pracownicy mają pracować cóż, za darmo, za najniższą krajową, a przyjść do pracy w niedzielę, żeby móc przeżyć. O handlu w niedzielę rozmawiali goście Danuty Choleckiej w programie Gość Dzisiaj. No mnie to nie dziwi, że byli posłowie Nowoczesnej, założyciele tej partii i z takim postulatem wychodzą, no to jest bardzo liberalny postulat. Ja uważam, że faktycznie my się już przyzwyczailiśmy do tego, że sklepy w niedzielę, te punkty handlowe są zamknięte. To jest też takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom, zwłaszcza tych małych sklepów i takich małych przedsiębiorstw, często firm rodzinnych, które w niedzielę, jeżeli sami pracują, właściciele mogą to robić i to jest chyba wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom, że duże firmy, duże sklepy
sklepy są wtedy zamknięte. Ja bym do tego nie wracała. Natomiast tak, oczywiście popieram też rozwiązanie, o którym mówi OPZZ, związane z tym, żeby pracownicy, którzy pracują w weekendy, też w innych branżach, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że w weekendy, w niedzielę są otwarte punkty usługowe, restauracje, kina, takie miejsca rozrywki, tak, żeby ci pracownicy, którzy pracują w taki dzień, dostawali o wiele większe wynagrodzenie. Wydaje mi się, że to jest uczciwe, że nas dzisiaj na to stać, żeby ci pracownicy dostawali wyższą wypłatę. Ale to poprzecie takie dwie niedziele? Ja co do tych niedziel jestem mocno sceptyczna i takiego rozwiązania nie poprę. Wprowadzaliśmy niehandlowe niedziele. To było jeszcze w tej kadencji... Pani poseł jeszcze wtedy nie była... To był 2016 rok. Więc tak, początek, jakby no jedna z naszych kluczowych zobowiązań, początek tej pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy robiono z nas fundamentalistów religijnych, sprowadzając ten temat, sprowadzając go do jakiejś, no, do spłycając go tak naprawdę, no do tego wymiaru. Religię, oczywiście, to, że nie. Ludzie, oczywiście, którzy chodziło, pracują w niedzielę chodziło w sklepach, o, a nie muszą chodziło pracować, o rodziny, żeby też mogli czas z rodziną. Chodziło o rodziny. No, ale przypomnę, że ten temat jakby spłycania tego do wątku religijnego był też wtedy obecny. Dlatego ja oczywiście dziękuję za taki głos ze strony polityka lewicy, no bo to pokazuje, iż no, tamte argumenty były kolejnymi takimi no, politycznymi ślepakami. Rosja przeprowadziła pierwszy po 44 dniach przerwy atak rakietowy na stolicę Ukrainy, Kijów. Co najmniej 17 osób zostało rannych. Poważnie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i obiekty przemysłowe. To pierwszy tak duży atak w ostatnich tygodniach na stolicę. Burmistrz Witalij Kliczko powiedział, że odłamki rakietowe uderzyły w kilka budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i w przedszkole. Byli w domu, tak. Dziecko przeżywa straszny szok. Byliśmy w domu. Mój mąż usłyszał pierwszy wybuch. Wyskoczyliśmy z łóżka, zaczęliśmy się ubierać. Wpadliśmy w panikę. Szok. Od lat jest tam schron przeciwbombowy. Wszyscy tam szybko uciekali. Bomba uderzyła w dom obok. Fala uderzeniowa rozbiła wszystkie okna. Dobrze, że byłem na korytarzu, bo wszystko mogło na mnie spaść. Nie wiem, co teraz zrobimy. Ale cóż, życie musi toczyć się dalej. Całe życie spędziłam na myciu, sprzątaniu i odnawianiu mieszkania. Teraz chciałam zmienić tapetę. Cóż, teraz będzie dużo zmian. Ukraińskiej obronie powietrznej udało się zestrzelić wszystkie 31 rosyjskich rakiet balistycznych i manewrujących wystrzelonych z bombowców strategicznych, które zmierzały na stolicę z wielu kierunków. Alarmy przeciwlotnicze trwały prawie 3 godziny. Szachy dla osób niepełnosprawnych po udarach i wypadkach? Tak, teraz jest to możliwe. Noland Arbo rozwija swoją największą pasję, korzystając z chipa wszczepionego przez startup Ilona Muska. 29-letni Noland Arbo z Teksasu to wyjątkowa postać. Jest pierwszym pacjentem, któremu wszczepiono implant umożliwiający kontrolowanie kursora lub klawiatury komputera za pomocą mózgu. 8 lat temu uległ wypadkowi podczas nurkowania, uszkodził kręgosłup i stracił czucie we wszystkich kończynach. Jego największą pasją są szachy. Dzięki wszczepionemu chipowi będzie mógł ją rozwijać. Szach mat. Policjanci z Włocławka pokazali, że mają oko na wszystko. Z drona obserwowali zachowanie kierowców na jednym ze skrzyżowań. Okazało się, że kierowcy nie dostrzegają znaków stop, które oznaczają obowiązek zatrzymania się. W ciągu godziny kamera wypatrzyła czterech kierujących, którzy z przymrużeniem oka potraktowali ten znak. Trzech z nich zostało ukaranych 300 złotowymi mandatami i dostało po 8 punktów karnych. Jeden z kierowców odmówił przyjęcia mandatu. Teraz rzuci na niego okiem sąd. Do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego przyjechał z Holandii nowy uroczy mieszkaniec Diego, samczyk leniwca dwupalczastego. Nazywają się tak nie bez powodu, co widać na załączonym obrazku, i żyją jakby w zwolnionym tempie. Głową obracają nawet o 270 stopni, uwielbiają zwis na gałęzi, a z drzew schodzą głównie za potrzebą i to tylko raz na tydzień. Pomimo swojej leniwej natury są świetnymi pływakami, a jak już się zmęczą, idą spać. Poświęcają na to od 10 do 15 godzin na dobę. Prawdziwi wariaci. Sukces Policyjnego Biura do zwalczania cyberprzestępczości. Dzięki niemu kilka tysięcy dilerskich dawek narkotyków nie trafiło na rynek. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Za pomocą szyfrowanych komunikatorów sprzedawali narkotyki, ale już tego nie zrobią, bo w Trójmieście trafili na nich policjanci z Kieleckiego Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymali 3 osoby, które trudniły się tym procederem. Przestępcy korzystali z zaawansowanych metod szyfrowania, co utrudniało ich wykrycie. Ale jak widać, nie na długo. Policjanci zabezpieczyli ponad kilogram różnego rodzaju narkotyków, z którego można było zrobić 3,5 tysiąca działek. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz handlu narkotykami. Do Warszawy wrócił złodziej manekin. 22-latek znowu stawał w sklepowych witrynach do momentu ich zamknięcia, po czym ruszał na łowy. Najpierw kosztował kulinarnych specjałów w punktach gastronomicznych, potem włamywał się do sklepów, z których rabował pieniądze. Na szczęście został zauważony przez pracownika ochrony. Po raz pierwszy wpadł jesienią ubiegłego roku. Wówczas usłyszał 5 zarzutów i trafił do aresztu. Jak widać, po wyjściu z niego wcale nie zmądrzał. Wygląda na to, że teraz już nie postoi, a posiedzi, nawet przez 5 lat. O takich akcjach policjantów chcemy informować. Funkcjonariusze z Trójmiasta wykazali się heroizmem i uratowali 34-letniego mężczyznę. Zaalarmowano ich, że kilka metrów od nabrzeża dryfuje człowiek z twarzą skierowaną do wody. Po przybyciu na miejsce jeden z mundurowych bez chwili zastanowienia wskoczył do wody. Akcja była trudna ze względu na niską temperaturę wody. Nieprzytomny mężczyzna został uratowany i przekazany pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli go do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a to bohaterowie. Do ogrodu zoologicznego w Chester w północno-wschodniej Anglii przybyły dwie pantery śnieżne. Ten charyzmatyczny dziki kot należy jednocześnie do najbardziej tajemniczych i nieuchwytnych, a w związku z tym także najsłabiej poznanych gatunków zwierząt. Zaobserwowanie pantery w jej naturalnym środowisku jest bardzo trudne, dlatego często bywa przez lokalne społeczności nazywana duchem gór. Aby w zoo czuły się jak najlepiej, specjalnie dla nich, przy użyciu ponad 600 ton kamieni i skał, zbudowano ogromny wybieg, zaprojektowany tak, aby możliwie wiernie odtworzyć naturalny, skalisty teren Himalajów. Nowy wybieg będzie teraz domem dla samca Jasina i samicy Nubry. Pozyskanie panter śnieżnych to kamień milowy zarówno dla ogrodu zoologicznego, jak i ochrony gatunku. Pantera śnieżna, zwana też irbisem śnieżnym, to najpotężniejszy drapieżnik skalistych gór Himalajów i środkowej Azji. Ten dziki kot należy jednocześnie do najbardziej tajemniczych i nieuchwytnych, a w związku z tym także najsłabiej poznanych gatunków zwierząt. Zaobserwowanie pantery śnieżnej w jej naturalnym środowisku jest bardzo trudne, dlatego nazywana jest przez lokalne społeczności duchem gór. Niepokojące zjawiska atmosferyczne w Argentynie, grad, intensywne opady deszczu, niszczycielskie porywy wiatru oraz burze spowodowały podtopienia w różnych prowincjach środkowo-wschodniej Argentyny. Miesięczne normy opadów deszczu zostały przekroczone w ciągu paru godzin. Nad centrum kraju znajduje się ciepłe i wilgotne powietrze. To znak, że zjawiska te będą się utrzymywać jeszcze przez najbliższe dni. Krajowa Służba Meteorologiczna wydała pomarańczowy alert dotyczący silnych burz w Buenos Aires, gdzie powodzie i silne wiatry zakłóciły normalne życie i funkcjonowanie ludzi. W środę nieustanny deszcz i wiatr powodowały również opóźnienia na międzynarodowym lotnisku Ezeiza. U wybrzeży Peru naukowcy odkryli dobrze zachowane kości starożytnego walenia. Szczątki zwierzęcia sugerują, że były one doskonałymi pływakami, ale i mogły swobodnie poruszać się po lądzie. Starożytne walenie wracały na ląd, gdy łączyły się w pary i miały wydać na świat potomstwo. Ich korzenie sięgają ponad 42 milionów lat. Okaz z Peru wraz z ogonem mierzy 4 metry długości. Dotychczas odnaleziono tylko kilka podobnych szczątków, ale ten waleń ma najlepiej zachowany szkielet. Jego ostre zęby i długi pysk sugerują, że zwierzęta te mogły jeść ryby lub skorupiaki. To dopiero była wyżerka. A to już aligator Albert, zwierzak ważący 340 kg i mierzący 3,5 metra długości. Jego właścicielem jest pewien mieszkaniec Nowego Jorku. Niestety urzędnicy Departamentu Ochrony Środowiska nie podzielają jego zainteresowań. Wieloletni towarzysz aligatora naruszył zasady bezpieczeństwa, pozwalając innym głaskać gada, bawić się z nim, a nawet pływać z nim w basenie. Opiekun twierdzi, że mimo groźnego wyglądu Albert nie stanowi zagrożenia. Mężczyzna tęskni za swoim przyjacielem i domaga się z nim spotkań. Widać, że nie żyli z sobą jak pies z kotem. Polscy piłkarze wygrali właśnie z Estonią w półfinałowym meczu barażowym do Mistrzostw Europy 5-1. Tymczasem jest szansa, że trzy polskie drużyny zostaną zdobywcami europejskich pucharów. Ale nie grające w piłkę nożną, tylko w piłkę siatkową. Dwa tytuły już mamy, a do finału najważniejszego z pucharów awansował mistrz Polski, Jastrzębski Węgiel. Żarty się skończyły. Czas przystąpić do, miejmy nadzieję, pierwszego z dwóch meczów barażowych do Euro. Nasz selekcjoner Michał Probierz poważnie traktuje rywala i nawet trenował z kadrą serię rzutów karnych. Zawsze to może mieć miejsce. Jest to mecz, w którym musi być zwycięzca i
Wierzę, że do nich nie doprowadzimy, ale trenujemy i to robiliśmy. Liczymy, że biało-czerwoni kwestię awansu rozstrzygną w regulaminowym czasie gry. W protokole meczowym znalazły się 23 nazwiska. Spotkanie z wysokości trybun obejrzą Bartosz Bereszyński, Damian Szymański, Sebastian Walukiewicz oraz Dominik Marczuk. Jastrzębski Węgiel po raz drugi z rzędu w superfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół Marcelo Mendeza w rewanżowym starciu z Ziratem Bankasi przeszedł drogę z piekła do nieba. Dwa wystarczające do awansu sety wyszarpali po grze na przewagi kolejno do 32 i 27. To może być historyczny rok dla polskiej siatkówki klubowej. Jeśli Jastrzębianie wygrają tytuł, wówczas sezon zakończy się trzema zwycięstwami naszych drużyn w trzech europejskich rozgrywkach. Przybłysk formy na koniec sezonu Piotra Żyły. Reprezentant Polski skoczył aż 241 metrów i zajął drugie miejsce w kwalifikacjach do piątkowego konkursu w Planicy. Prolog zaś wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Zmagania te będą ostatnimi w sezonie, a pewnym zdobycia kryształowej kuli jest Austriak Stefan Kraft. Piłka nożna potrafi dostarczać nie tylko sportowych emocji. W Hiszpanii zawrzało z powodu afery korupcyjnej w Hiszpańskim Związku Piłki Nożnej. Olbrzymia afera w Hiszpańskim Związku Piłkarskim. Policja przeszukała biura federacji i aresztowała 7 osób. Akcję przeprowadzono w ramach dochodzenia dotyczącego nieprawidłowości finansowych i korupcji, jak na przykład przyznania Arabii Saudyjskiej organizacji Superpucharu Hiszpanii. Wydano ponadto międzynarodowy list gończy za Luisem Rubialesem, byłym prezesem związku w latach 2018-2023. Czy ktoś może zgubił kota? Na odbiór osobisty czeka na Florydzie. Do zabawnej sytuacji doszło w jednym z meczów Miami Open. Spotkanie Venus Williams z Dianą Schneider zostało przerwane na kilkanaście sekund przez wtargnięcie zagubionego futrzaka. Kotek widocznie jest wielkim fanem tenisa i sam chciał spróbować swoich sił. Poziom gry jednak go przerósł i szybko uciekł na trybuny. W tej sztuce nie ma wątków stricte politycznych. Współczesna wersja tanga Sławomira Mrożka to połączenie farsy z groteską. Spektakl w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego można obejrzeć w ten weekend w Teatrze Polskim w Warszawie. Bójcio też zostanie ukarany. Dramat tango Sławomira Mrożka powstał w 1964 roku i do dziś wystawiany jest w różnych aranżacjach. To opowieść o rodzinie, o konflikcie pokoleń i kryzysie wartości. Nie brakuje też wątków refleksyjnych. Twórcy stawiają wiele pytań. Gdzie zaczyna się i kończy wolność? Czym jest moralność? Spektakl można obejrzeć w sobotę i w niedzielę w Teatrze Polskim w Warszawie. Jeżeli ktoś kocha rock'n'rolla, komponuje własne utwory i marzy o występie na żywo przed publicznością, to ma szansę na jego spełnienie. Ruszyły zapisy na 23. Rock May Festival. Wydarzenie inspiruje młodych muzyków do poszukiwań artystycznych i konfrontuje ich dotychczasowe dokonania. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do 15 kwietnia. Impreza odbędzie się 11 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. A teraz zapraszamy do kina na inscenizację Bitwy pod Monte Cassino. Czerwone Maki to dramat wojenny w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Główną rolę generała Władysława Andersa zagrał Michał Żurawski. W tej produkcji historię bitwy oglądamy oczami Jędrka, młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Walka ta zadecyduje o życiu wielu żołnierzy, kontynuacji wyzwalania Europy przez aliantów i na zawsze zmieni życie mężczyzny. Film trafi do kin 5 kwietnia. I oto nadeszła. Długo wyczekiwana kalendarzowa wiosna przefrunęła niczym skowronek i pięknym słońcem obwieściła nam swoją obecność. Problem w tym, że temperatury jeszcze takie nie do końca wiosenne. Niby słońce i trochę cieplej, ale no właśnie, tylko trochę. Jak się zatem ubrać, żeby cieszyć się wiosną i nie zmarznąć? Naukowemu eksperymentowi poddał się nieustraszony Mateusz Nowak. Wiosna. Cieplejszy wieje wiatr, wiosna, znów nam ubyło lat, wiosna. W końcu przyszła. Cieszą się w piosence Skaldowie. Cieszymy się i my. Ja przyznam, że przez ten wiosenny zawrót głowy to już bardziej o wakacjach i morzu myślę. Ale chyba trochę się pospieszyłem. No nie, tak za ciepło. Tak trochę za zimno. Ach, te wiosenne dylematy. To w końcu jak? Z kurtką czy bez? Po radę udajemy się do miłośników szeroko pojętego wypoczynku w Parku Saskim w Warszawie. Bo dzisiaj pierwszy dzień wiosny, a pan dalej w kurtce i w czapce. To zimno? No tak jak dla mnie to jeszcze może być. Ja ze zdrowiem nie za bardzo, to muszę się trzymać. Czyli kurteczka musi być i czapka? Na razie tak. Jeszcze z tydzień. Nie wszyscy się z panem zgadzają. Tak, ciepło. Bardzo ciepło. Czyli już bez kurteczki spokojnie można chodzić? Tak. To dzisiaj taki pierwszy dzień w krótkim rękawku? Tak. No ale większość w warszawskich parkach jakby faktycznie jednak jeszcze do tej wiosny tak nie przekonana. A pani dalej w kurtce, to zimno jest? Teraz akurat jest mi ciepło.
To lepiej bez kurtki czy z kurtką? Bez kurtki będzie mi zimno. No to jak znaleźć kompromis w tym wszystkim? Nie ma kompromisu, to jest polska wiosna. Jest albo za ciepło, albo za zimno. Jak się odnaleźć? Wczoraj mi ciepło. Jak się odnaleźć w tym? Nie wiem, proszę pana. My też nie wiemy, ale w końcu mamy to. Złoty środek, coś idealnego na wiosenne dylematy. Ale kostki mam gołe. Czyli tak pół na pół? Tak. Ale to właśnie jak jest zimno, jest pani teraz ciepło? Jest okej. Dziś jednak większość z nas jeszcze team kurtka. Na jak długo? Zasięgamy opinii u źródła, tam gdzie o pogodzie co nieco wiedzą. Nie bez powodu pojawiły się przysłowia, że w marcu jak w garcu, a kwiecień, plesień to przeplata. Następne kilka dni będą takie bardziej jako przedwiośnie, tudzież jeszcze może w górach sobie przypomnimy o zimie, bo będą opady śniegu. W niedzielę też ze śniegiem, śnieg w całym kraju może się pojawić. O takie, powiedziałabym, wyraźniejsze ocieplenie pod koniec tygodnia. Czekamy z niecierpliwością, by tą wiosną w końcu w pełni się cieszyć. O, tak jak te pandy w chińskim zoo. Zazdrościmy. Tak wyglądał ten dzień. Życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia.